Śmierć królowej Elżbiety II, która zasiadała na brytyjskim tronie przez 70 lat, zakończyła pewną epokę, a wraz z nią erę, kiedy awers jednej z najpopularniejszych monet bulionowych emitowanych przez brytyjską mennicę królewską był poświęcony właśnie Elżbiecie II. Serdecznie zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii poświęconej złotym monetom inwestycyjnym, którego bohaterką będzie Brytyjska Brytania 2023 o wadze jednej uncji trojańskiej. Złota Brytyjska Brytania zaliczana jest do ścisłego kanonu najchętniej kupowanych monet bulionowych, której pierwsza emisja miała miejsce w 1987 roku. Od tego czasu brytyjska moneta sukcesywnie ugruntowuje swoją pozycję w portfelach inwestorów na całym świecie, a widoczne na niej żeńskie ucieleśnienie mieszkańców Wysp Brytyjskich stanowi obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli regionu. Nie ma w tym przypadku, dlatego że motyw ten był obecny w brytyjskiej kulturze już od XVII wieku. Postać tytułowej Brytanii umieszczano na środkach płatniczych za czasów panowania Karola II. Co warto podkreślić, motyw ten doskonale koresponduje z awersem monety, która ukazuje wizerunek aktualnie panującego monarchy, dzięki czemu stanowi swoisty pomost pomiędzy dawnymi dziejami a teraźniejszością. A skoro o awersie mowa, nie sposób nie wspomnieć, że zgodnie z tradycją śmierć królowej Elżbiety II spowodowała zmianę wizerunku władcy, który możemy podziwiać na monecie. Na Brytaniach wyemitowanych w 2023 roku widnieje wizerunek króla Karola III, pierworodnego syna byłej królowej Elżbiety II i jej małżonka Filipa księcia Edynburga. Zgodnie z przyjętym obyczajem, portret Karola III zwrócony jest w przeciwną stronę niż byłej monarchini Elżbiety II. Naturalną zmianą, która została wprowadzona w obrębie awersu, jest również treść łacińskiego napisu. Na Brytaniach, których awers poświęcony był byłej królowej, znajdziemy łacińską sentencję De Gratia Regina, natomiast na monetach z wizerunkiem Karola III De Gratia Rex. W polskim tłumaczeniu oznacza ona z łaski Bożej królu. Jako uzupełnienie warto dodać, że na niektórych Brytaniach wybitych z rokiem emisji 2023 znajdziemy wizerunek Elżbiety II, co najprawdopodobniej związane jest z tym, że matryce niezbędne do produkcji Brytanii zostały przygotowane jeszcze za życia królowej. W ofercie tawek znajdziecie zarówno Brytanię z wizerunkiem Karola III na awersie, jak również Elżbiety II, wyemitowane przed 2023 rokiem. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą na stronie internetowej www.tawex.pl lub odwiedzenia jednego z oddziałów stacjonarnych zlokalizowanych w różnych miastach Polski. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jak zawsze, zachęcamy do lajkowania i subskrybowania kanału. W swoich portfoliach inwestycyjnych posiadacie już Brytanię z wizerunkiem Karola III? Koniecznie podzielcie się swoją opinią. Czekamy na Wasze komentarze, a tymczasem do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!